Witam. Tutaj przechodząc sobie po ogrodzie, to mam taką puchuszerkę, którą chciałbym się wam pokazać wam, co ja tu zrobiłem. A już widzicie klatkę, czyli coś tu jest. Pamiętacie, byłaś. No dobra, no i tak już widzicie. No, lepiej na to nie patrzeć. Zmniejszyłem starą szklarnię, która i tak się rozwalała. Coś tam podreperowałem. Z braku miejsca na przepiórki stwierdziłem, że na jakiś czas one tutaj przeżyją. Miejsca mają o wiele więcej niż u siebie w klatce. Widzicie, od razu się zebrały do kąpieli. Szkoda, że przy wodzie się kąpiesz, panie. Tu będą miały cieplutko, bo szklarnia jak szklarnia, nie? Ale u góry mają wentylację z tej strony oraz z tej. Od góry plus drzwi. Też jest siatka. Jest tu trochę chwastów, więc coś wyjedzą. Trawę zawsze im mogę wrzucić. Tu mają kącik do spania. Jakbyście się tutaj właśnie pytali, a po co to takie jakby gniazdo? To jest takie duże gniazdo. Dla nich to jest ogromne. To jest ich nocleg. Tutaj będą sobie spały, bo przepiórki lubią się na noc pochować. I tak śpią razem wszystkie w kupie. Więc spokojnie wszystkie przyjdą tutaj. Mają osłonięte ścianki, więc nie będzie ich tak widać. Plus myślę jakąś im budkę po prostu większą zrobić na noc, żeby się nie bały, bo jednak u góry też jest szkło. No i po prostu każdego wróbla czy inne ptactwo się będą bały. Przy okazji z nimi są jeszcze dwie, nie, malina i porzeczka jest jedna. Plus jeszcze tam są, tam jest jeszcze porzeczka jedna. Ale one ich nie ruszą. Tutaj ich na pewno nie ruszą, a tej nie ruszą, bo jest siatką zabezpieczona też. Ale żeś nasypiła do wody. Taka czyściutka woda była. I jeszcze tylko co im brakuje, to jedzenie. Jedzenie zanim im przyniosę. Jest 13 sztuk. Jeden. Nie no, uciekaj mi stąd, kurde. Uciekaj, ptaszek. Jest 13, jeden kogucik i 12 kurek, w tym dwie kurki będą szły do szwagra, jak se kiedyś zbuduje klatkę. O, i umiejętności, chociaż będę pokazywać, słabo latają. Są ociężałe, jak widzicie, takie grubasy. Cały czas na paszy dla kurcząt. Jadą. No, mieszaną z pszenicą, ale pszenicę to tak nie chcą jeść. Widzicie, mamy takie kolory jak Texas, ta biała tutaj. Nie jest czysty Texas, ale Kolumbia, ruda. Lawenda. Nie pamiętam, jak ten typ lawendy się nazywał, bo to nie jest czysta lawenda, tylko lawenda z zwykłym ubarwieniem, tak jak ta kura. Tak się kurka właśnie cicho odzywa. Kogucika mamy ala Texas, nie jest taki biały. Tam jest kurka taka sama na niego. Tu mamy coś lawendowo-rudę. To jest kura, miała być kogut. Ja się okazał, jednak kura się pomyliłem. Tu mamy taką też prawie, że Kolumbię kurę. I reszta to są standardy kurki. W tym jedna jest taka fest fajna. Nie wiem, która to już jest teraz. Mam na myśli. Pokaż brzuszek. Pokaż brzuszek. To nie ty, to ty będziesz tak. Jedna jest taka, że nie ma w ogóle centek na. Już możesz iść kąpać dalej. Nie ma w ogóle centek na. Tak jak na przykład ta. Wszystkie w standardzie mają centki z przodu. A ta nie ma. Więc też ciekawa kurka. A to o, tu są akurat obydwie od innego. Od tego właśnie kolegi. Najstarsze. One codziennie jajeczko noszą. A te, co niosą. No, kilka niesie. Tutaj teraz trochę się zmniejszyło, bo trochę zaniedbałem je. To niosą tak co 2-3 dni te młode kurki. Raz na dzień jest, co 2 dni są 2 jajka i co 2 dni jest około od 7 do 8 jajek. No, na 12 kurek więc jest git. Jakie zadowolone przebiurasy. Tam jedna kura na straży widocznie stoi, jest chyba najwyżej w stadzie. No zazwyczaj te to są najwyżej. No ten kogut to się opierdziela ewidentnie. Nie ma zalężonych jajek. No ty dziadu. W ogóle jeszcze nie widziałem, żeby skakał. Piać słyszałem, żeby się tam nieraz popiął.
A to chyba jest skutkiem tego, że on jest od małego z nimi. Więc chyba pójdzie wylot na jakieś 4 dni. Pobędzie sobie w samotności. Albo chociaż z papugami. I powinien zacząć działać. Tak jest, kurka. Bo się po prostu opierdziela, kogut po prostu zatęskni, to zobaczy. Dobrze, to by było na tyle. Łapka w górę, sub, no i cześć.